To jest moja pierwsza akcja organizowana. Jak wrażenia? Łatwo było, trudno? Spodziewam się, że będzie ogólnie trudniej zorganizować taką akcję, ale miałam bardzo fajnych wolontariuszy, którzy pomogli mi w tym. Naszym celem jest zbiórka pieniążków potrzebnych na leczenie Kubusia Suchodoły z Hajnówki, który choruje na rdzeniowy zanik mięśni. W organizacji całego pikniku włączyli się do pomocy koło gospodyń, z ogrodnik, oczywiście parafianie. Tutaj mamy przedsiębiorstwo komunalne, które serwuje pyszne soczki, wodę, lemoniadę. Parafianie zainicjowali wręcz upieczenie, czas pomoc, sami wręcz przychodzili i dopytywali się, co można zrobić, co przynieść na przykład na loterię, którą organizowaliśmy. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona całym przebiegiem i pracą związaną z przygotowaniem pikniku. Dostałam bardzo dużo wsparcia, pomocy od wolontariuszy i nie tylko, tak jak już wcześniej wspomniałam. Jestem pozytywnie zaskoczona i pełna energii do działań dalej wręcz. Właśnie, jakie dalsze plany? Mamy w planach zorganizowanie szkoleń, warsztatów różnopokoleniowych, od najmłodszych, którzy będą mogli służyć zostać i najmłodsi, i najstarsi. Będziemy mogli się wymienić swoimi doświadczeniami, bardziej pomysłami, ale także właśnie rękodzieło, nierękodzieło, no fajne różne warsztaty mamy. Czy to będą działania razem z wolontariuszami, też z zaangażowaniem wolontariuszy? W planach jest. Czyli bakcyl wolontariatu został już zaszczepiony. Dokładnie, szczególnie po tym pierwszym naszym pikniku. Mhm. Waszymi wolontariuszami są osoby... Kim są wasi wolontariusze? Nasi wolontariusze to ludzie i najmłodsi, czyli od tam parunastu lat, aż po przedział ten górny, i także seniorzy, także wszyscy. Nie ma tutaj żadnych tam różnic wiekowych, wszyscy jesteśmy. Czyli współpraca w ramach wolontariatu nie zna granic wiekowych, dobrze się układa. Dokładnie. Postanowiłyśmy wziąć udział właśnie, wspomóc tą akcję, gdyż każdy wie, że choroba dziecka, tym bardziej to jest bardzo ciężka, traumatyczna sprawa, a kwota jest niebagatelna. Więc nawet taką małą cegiełkę, coś przygotować, coś upiec, my akurat gotowałyśmy wszystko. No właśnie, co przygotowaliście? Tak, zebrałyśmy się po burzy mózgów, doszłyśmy do wniosku, że robimy zaguby, taka tradycyjna podlaska potrawa. Robimy pierogi, które są chyba najlepiej rozchwytywane dzisiaj, babkę ziemniaczaną. Z czym są pierogi? Pierogi mamy z farszem, z kapusty i z grzybami i mamy też pierożki takie z farszem ziemniaczanym. To są ziemniaki podsmażane razem z akurat z kiełbaską i tym są nadziewane. Mamy też babkę ziemniaczaną tradycyjną. Mamy pyszną kapustę robioną na sposób wiosenny, bez kiszonej, zielone wszystko, koperek, mamy seler tam, także zielona i lekkostrawna. I mamy jeszcze zupkę ogórkową, też taką typowo wiosenną. Aha, zapomniałabym, jeszcze przygotowałyśmy kompot z wiśni i z jabłek. Super orzeźwiający. Pieniądze, które ludzie zostawiają, tak, wrzucają do słoika. Będą wszystko zostanie przekazane na rzecz, na pomoc Kubusiowi. Już mamy nadzieję, że wszystkim będzie smakowało i zbierzemy jak najwięcej pieniążków. O Kubusiu dowiedziałam się od naszego prezesa, czyli Aleksandry Wawreniuk, która właśnie przedstawiła sylwetkę dziecka niespełna dwuletniego, który wymaga bardzo kosztownego leczenia, około 10 milionów, więc wszyscy przychylili się, jak tylko żeśmy usłyszeli o takim pomyśle, wszyscy chętnie przystąpili do zorganizowania tego pikniku. Widzę, że tutaj dużo osób się włączyło, między innymi wolontariusze z waszej organizacji, prawda? Tak.
I wolontariusze, czy wolontariusze przygotowali, co przygotowali wolontariusze? Przygotowali ciasto. Każdy, kto usłyszał, przeczytał nasz plakat we własnym zakresie, czy może ciasto przynieść i jakie ciasto, co na loterię można przynieść, jakie, czy zabawki. Jedna pani do mnie osobiście dzwoniła do domu, że ma mnóstwo zabawek pluszaków, tylko muszę uprać, już są niepotrzebne, upiorę i przyniosę. Gdzie to przynieść, do kogo? Jest to już nie pierwsza zorganizowana przez stowarzyszenie taka akcja pomocowa, bo wiem, że była też akcja w ubiegłym roku pomocy dla mieszkańców Grabarca. To jest kolejna akcja, tak. Trochę inny charakter. Czy planujecie jakieś działania także w przyszłości? I jakie? Czy już myśleliście nad tym? Nie myśleliśmy dokładnie jakie, ale na pewno włączymy się w każdą charytatywną akcję. Co daje pani praca w organizacji? Satysfakcję. Jestem już emerytką, dysponuję trochę większą ilością czasu. Na ile mogę, na ile potrafię, chcę pomagać. Jesteśmy na pikniku rodzinnym dla Kubusia, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Nasza Tradycja, które skupia parafian, tak, tutejszej parafii. Jak układa się współpraca? Współpraca układa się bardzo dobrze. Zresztą członkowie stowarzyszenia to są nasi w większości parafianie, tak więc siłą rzeczy w ramach obowiązków i parafialnych, i w ramach współpracy te działania są, no można powiedzieć, wzorcowe. Czy to jest pierwsza wspólna akcja? Jeśli chodzi o takie działanie z parafią, to już jest kolejna akcja, ponieważ mamy ze sobą zbiórkę potrzebnych rzeczy dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej na Grabarce. Tutaj parafia udostępniała pomieszczenia na zbiórkę tych rzeczy, także właśnie też i parafianie brali w tym udział. Było to wszystko ogłaszane też w świątyni naszej, ale także i w sąsiedniej. No teraz jest to już kolejne takie wspólne działanie i miejmy nadzieję, że przyniesie takie wymierne, ale też niewymierne efekty. Na pewno działanie stowarzyszenia w jakiś sposób ożywia życie też parafialne. Tak jak wcześniej powiedziałem, członkami stowarzyszenia są parafianie głównie, tak więc takim działaniem w ogóle chyba podstawowym tego stowarzyszenia to jest integracja parafian i parafii, po to, żeby, to jest też i takie moje zdanie, że parafia to nie jest tylko jednostka administracyjna kościoła, ale przede wszystkim jest to wspólnota i to poczucie wspólnoty powinniśmy budować. Na pewno działania będą, one się pojawiają czasami tak bardzo spontanicznie, ale staramy się, znaczy stowarzyszenie stara się i parafia też jakoś tak to wszystko wspierać i działać i wychodzić naprzeciw potrzebom. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.